Stefan jest takim zawodnikiem, że jeśli gra w treflu, to wszyscy go kochają w treflu, a jak, jeśli gra przeciwko komuś innemu, to, to niestety no, no nie lubią go, bo gra e, bardzo mocno, agresywnie i... Jego mimika jest taka bardzo agresywna, ale, ale naprawdę jest wspaniałym człowiekiem. I myślę, że to, co wszystko tutaj robi, nie tylko dla, dla Trefla, tylko także dla Sopotu, to, to właśnie o tym świadczy, że, że jest wielkim człowiekiem. No, wielki, wielki talent. Ja byłem pod, pod wielkim wrażeniem, jak zobaczyłem go pierwszy raz. Przede wszystkim już, co zawsze nigdy nie odpuszczał, walczył, co było takie, co imponowało na pewno wszystkim. Niemniej jednak, no. Jakby w ostatnich latach swojej kariery był taki trochę e, zapomniany jako, jako egzekutor, bo kiedyś naprawdę potrafił zdobywać punkty, rozumiał grę, czytał dobrze, zawsze miał, miał, miał dobre podania. No i zbiórki. Zbiórki to, to było jego życie. Zawsze był największym walczakiem ze wszystkich. E, zawsze rzucił się o piłkę, która i tak nie miała prawa być uratowana, ale on, on ją uratował e, i to nakręcało zespół. Wiadomo, zawsze jest potrzebny taki człowiek, który, który by się o tą piłkę bezpańską rzucił i, i on był właśnie pierwszym człowiekiem, który, który by to zrobił. Nie zapomnę raz, jak tam już y, y, prowadziliśmy, się 15 punktami, już końcówka meczu i sfaulowałem Marcina, a dobrze wiemy, że osobiste y, to nie był jego... No to była jego taka, nie była jego silną stroną, to mi tak mówił, że kurde, po co tu robisz to? A to był taki żart, żeby, żeby po prostu specjalny fałsz, żeby, żeby poszedł na linię. Także to też lubiłem patrzeć, jak, jak się tak denerwuje, jak wy, przy, wychodzi na te osobiste. Ale fakt faktem trzeba mu przyznać, że kiedy trzeba było, to trafiał. Marcina zawsze będę kojarzył z, no, ze śmiechem, ze śmiesznymi historiami i e, z takim człowiekiem, który buduje atmosferę w szatni. E, zawsze z, Amery z Amerykanami e, się śmialiśmy, że on by dostał kontrakt w NBA za, za, za to, żeby po prostu był w tej szatni i robił atmosferę. Nigdy mu tego nie powiedziałem, bo nie chciałem zdradzać się, ale, ale to zawsze imponowało mi, że, że po prostu e, przed nikim nie pękał i zawsze był gotowy. Także na pewno bardzo, bardzo go będzie brakowało na parkietach i. I no, no szkoda, szkoda na pewno, a największa szkoda Marcin, że razem nie zdobyliśmy mistrzostwa, byliśmy o jeden mecz od mistrzostwa, no i wtedy ja bym Cię zabrał na takie, na takie spotkania, jak Ty mnie kiedyś w Zabrzu jak pierwszy raz spaliśmy u Twojej mamy, u Twoich rodziców.